Cześć wszystkim, jestem Maja, witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale i dzisiaj od tego tematu nie odstajemy, ponieważ będę Wam opowiadała o tej właśnie pozycji, czyli o książce Prostota, Siła codziennych rytuałów, Brooke McLary. Jak wiecie, ja nie jestem najlepszym człowiekiem do tego, aby opowiadać Wam o poradnikach, bo większość z nich po prostu mi nie podchodzi. Natomiast w związku z tym, że kilka tygodni temu opowiadałam Wam o poradniku wydawanym właśnie przez wydawnictwo literackie, dokładnie tak jak ta pozycja, o której dzisiaj będzie mowa, i tamta książka sprawiała, że nieco w moim życiu pozmieniłam. Miałam oczywiście na plus, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmiku, to Was odsyłam. Postanowiłam zabrać się również za Prostotę. Prostota jest to naprawdę bardzo krótka pozycja, ponieważ liczy ona sobie zaledwie 100 stron i w swojej konstrukcji wyróżnia 3 główne części, rozdziały. Pierwszy z nich to rytuały, drugi to rytmy, a trzeci jestem tu i teraz. Za pomocą publikacji, którą właśnie trzymam w rękach, autorka, która jest tak naprawdę żoną, matką, panią domu, kobietą pracującą, autorką książek oraz blogerką, postanowiła podzielić się z nami swoim przepisem na proste życie. Książka ma za zadanie pomóc nam w uproszczeniu naszego codziennego życia, w nauczeniu nas, jak być szczęśliwszymi z tym, co mamy, oraz jak żyć po prostu w większej harmonii z samym sobą oraz otaczającym nas światem. Prostota to tak naprawdę zestaw rad od autorki, którymi dzieli się ona z nami za pomocą właśnie wcześniej wspominanych części, 3 części, w których opisuje poszczególne praktyki, do których sama się stosuje, które jej pomagają w życiu codziennym, osiągnąć to, o czym Wam przed chwilą wspominałam, ale również tak naprawdę po każdej tej jej złotej radzie, po każdej tej rzeczy, którą chce nam przekazać, jest coś takiego jak ćwiczenie, które bardzo dokładnie obrazuje to, jak w życie codzienne powinniśmy wprowadzić wcześniej wspomnianą przez nią zasadę. W książce znajduje się również kilka bardzo przyjemnych zdjęć oraz cytatów, takich totalnie motywujących, sprawiających, że wiecie, chce się wstać i coś zacząć robić po prostu. Albo wręcz przeciwnie, dzięki którym chce się usiąść i po prostu odpocząć. Poza tym czcionka jest naprawdę duża. Tekstu tak naprawdę w tej książce nie ma aż tak dużo, jak można by się spodziewać, nawet po tych 100 stronach, które książka ma. I to zdecydowanie jest pozycja, której przeczytanie zajmuje tak godzinkę, max 2. Natomiast to, że tekstu w tej książce jest tak mało, nie jest przypadkowe, ponieważ ono również stanowi ten wydźwięk stylu życia autorki, którym jest prostota, dzięki którym książka to jest po prostu zbiór konkretów, a nie takiego zbędnego rozwlekania się nad tematami, które po prostu rozwlekania nie potrzebują. Przyznam szczerze, to nie jest pozycja, która w 100% do mnie trafiła. Znalazło się w niej kilka rzeczy, do których się stosuje. Na końcu filmu powiem Wam, jakie to są dokładnie elementy. Natomiast mimo, że książka w założeniu jest dla każdego, to uważam, że takie 100% wykorzystanie rad, które są tutaj, to mogą zrobić tylko osoby, które są tak jakby życiowo ustawione. Wiecie, mam na myśli osoby, które w jakimś stopniu ogarnęły już swoją pozycję rodzinno-finansową, że tak to ujmijmy. A w związku z tym, że moje życie aktualnie i przez najbliższych kilka lat będzie wyglądało dokładnie tak, jak tutaj jest opisane, jeżeli chodzi o życie, od którego się ucieka, czyli po prostu ja bardzo, bardzo dużo pracuję i muszę być teraz tak w 100% wielozadaniowa, no to ta pozycja po prostu się u mnie nie sprawdza. Ale jak już wcześniej wspominałam, dla osób, które mają tak mniej więcej życiowo ogarniętą sytuację, ta książka sprawdzi się zdecydowanie lepiej. No. I na koniec może zdradzę Wam, jakie rytuały, rytmy do swojego życia po przeczytaniu tej książki wzięłam, zastosowałam i które się u mnie sprawdzają. Przede wszystkim odłączenie od internetu. Staram się codziennie przed snem oraz tak mniej więcej 2 razy dziennie odłączyć się i wyciszyć, bo jednak ja pracuję przy komputerze, pracuję z internetem i od czasu przeczytania tej książki stosuję się do tego, aby zrobić sobie tak 2 do 3 przerw 15-30-minutowych właśnie od internetu, szczególnie przed snem, to się bardzo dobrze sprawdza. Więc to, jeżeli chodzi o te pozycje, dla mnie zdecydowanie na plus. Ale poza tym bardzo lubię robić również jeszcze jedną rzecz. Mianowicie od czasu do czasu skupiać się na tym, aby wykonywać w 100% tylko jedną rzecz. Taką jak na przykład mycie zębów. Ja oczywiście mam to do siebie, że wiecie, kiedy gotuję, to jednocześnie jeszcze oglądam serial. Tutaj jeszcze wstawiam pranie, a czwartą ręką, której nie posiadam, kręcę sobie włosy. Mniej więcej tak to u mnie aktualnie wygląda, więc ta porada, aby skupiać się na wykonywanej czynności w 100%, na początku wydawała mi się troszkę śmieszna, ale kiedy się do niej zastosowałam, to zauważyłam, że rzeczywiście to daje wyciszenie i taką trochę radość i też pozwala, aby daną czynność wykonać po prostu tak na 110%. No i też zdecydowanie pomogło mi to w takim wyciszeniu się i po prostu zebraniu myśli. Oczywiście w tej książce znajdziecie jeszcze wiele więcej przykładów
sposobów, rad na to, co zrobić, aby Wasze życie było prostsze, mniej skomplikowane, aby po prostu codzienne życie przychodziło z dużo większą łatwością. Także jeżeli poszukujecie jakiegoś treściwego, krótkiego poradnika, który pomoże Wam się zorganizować, ale nie narzuci Wam jakiegoś nie dającego się zrealizować planu życia, wiecie, taką codzienność, to mogę tę książkę polecić. Jak wiecie, ja tak nie do końca jestem zwolenniczką poradników i też nie do końca jestem z nimi zaznajomiona, więc moje opinie tutaj nie są do końca obiektywne, bo wiecie, nie mam takiego szerszego poglądu na poradniki i tego typu literaturę, ale samego w sobie przeczytania książki zdecydowanie nie żałuję, bo jak wspominałam, co nieco ona w mojej codzienności zmieniła. I to tyle, ja przedłużać Wam nie będę. Jeżeli jesteście zainteresowani książką, to koniecznie zerknijcie do opisu. Tam podam Wam jakiś link do strony, żebyście mogli więcej o książce poczytać. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzach. Dajcie mi znać koniecznie, czy czytacie poradniki, czy to jest coś dla Was, czy lubicie sięgać po tego typu książkę i czy macie ochotę sięgnąć po prostotę. Ja bardzo, ale to bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Somehow I just made